osoba profesora Odobu i Wida, który lekarzem weterynarii nie był, natomiast żył akurat w okresie, kiedy nauka weterynaryjna przeżywała ogromny rozkwit, kiedy również na terenach polskich zaczynały funkcjonować uczelnie i co ważniejsze, profesor Bujwid pełnił pewną rolę właśnie łącznika między medycyną i weterynarią i jeszcze farmacją, ponieważ jak się Państwo za chwileczkę dowiecie, ja już Wam teraz to powiem, profesor Bujwid był twórcą polskiej farmacji weterynaryjnej, a w zasadzie przemysłu, polskiego przemysłu bioweterynaryjnego, czyli przemysłu wytwarzającego leki, preparaty, biopreparaty, które później były stosowane w leczeniu zwierząt. Profesor Odo Bujwid jest osobą dość zapomnianą zarówno w środowisku weterynaryjnym, jak i w środowisku medycznym, a myślę, że jest osobą, która położyła tak dużo zasług zarówno dla medycyny, jak i dla weterynarii, że warto o nim wspomnieć. Na dzisiejszym spotkaniu omówimy sobie początki kariery naukowej, ale nie tylko kariery naukowej profesora Bujwida. Omówimy sobie jego okres nauki u Kocha i u Pastera. Tutaj podałem taki tytuł jednego z elementów, jednego z rozdziałów tej dzisiejszej prezentacji, pierwszy w Polsce. I zobaczycie Państwo, że profesor Bujwid był pionierem w wielu dziedzinach i w wielu tych dziedzinach wiele tych dziedzin łączyło się z weterynarią. Omówimy sobie jego postać jako naukowca, czy zarys tej postaci, tak? Wstępnie sobie omówimy jego dzieła naukowe, omówimy jego działalność jako przedsiębiorcy. No i w końcu społecznika, bo też zobaczycie, że zajmował się bardzo mocno działalnością społeczną na rzecz lokalnej, ale nie tylko lokalnej społeczności. Urodził się w roku 1857, czyli już wtedy weterynaria zaczynała wchodzić na ziemię polskie jako nauka, jako zawód. I zapewne nikt nie myślał na samym początku, że Bujwid stanie się tak ważną postacią dla medycyny, dla weterynarii. Ojciec Bujwida, znaczy urodził się w Wilnie, czyli jakieś powiązania powiedzmy z weterynarią miał, bo pamiętacie, że pierwsza polska szkoła weterynaryjna powstała właśnie w Wilnie. Ona funkcjonowała rozpoczęła funkcjonowanie troszeczkę wcześniej niż się Bujwid urodził, ale generalnie jego ojciec był przedstawicielem zubożałej szlachty litewskiej, natomiast matka była córką aptekarza Kowieńskiego. Same początki Bujwida, Państwo, nie były różowe i to może troszeczkę daje nam do myślenia, że nie wszyscy geniusze, późniejsi geniusze byli takimi geniuszami w ramach obowiązku szkolnego. Otóż Bujwid kilkukrotnie powtarzał klasę piątą, klasę szóstą. Nie było to pewnie związane z tym, że uczył się źle, on po prostu miał pewne problemy rodzinne. Jego rodzice po stracie córki podupadli nerwowo, tak, zaczęli nadużywać alkoholu. To się też odbiło na poglądach Odona Bujwida, który był wielkim przeciwnikiem właśnie wszelkiego rodzaju używek i w czasach, kiedy nie było to modne, był przeciwnikiem picia alkoholu, był abstynentem, był propagatorem ruchu abstynenckiego. Tak? W związku z tym, że ta jego nauka szła trochę jak po grudzie, można powiedzieć, do matury musiał przygotować się eksternistycznie i przygotować się sam do tej matury, natomiast dążył do tego, żeby zdobyć wykształcenie. W ogóle jego marzeniem było zostanie lekarzem.
Chociażby z tego powodu, że widział, jak cierpiała jego siostra, która w wieku dziecięcym zmarła, jak widział, jak cierpieli jego rodzice, to marzenie, to dążenie do zostania lekarzem było, można powiedzieć, determinowało jego całe działanie. Zdaje egzamin dojrzałości w roku 1877, czyli zobaczcie, jak na tamte czasy, no, to już był dorosłym człowiekiem, bo był 20-latkiem, jako 21-latek wstępuje na wymarzony Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. W zasadzie tutaj takie małe przekłamanie, to w tej chwili jest Uniwersytet Warszawski. Wówczas nazywało się to Szkoła Główna Warszawska i właśnie na tym uniwersytecie rozpoczyna swoje działanie studenckie. Już jako student, zupełnie odwrotnie niż jako uczeń gimnazjum czy uczeń poprzedniego, jak gdyby, poziomu nauczania, daje się poznać jako bardzo pilny student i bardzo wnikliwy obserwator. Jest mu o tyle łatwiej, że uczą go profesorowie, którzy no wtedy, można powiedzieć, w świecie medycznym stanowili no zupełny szczyt, tak, funkcjonowania w tejże medycyny. Uczyli go między innymi profesor Michał Szałfiejew i tutaj ja określam te osoby jako jego mentorów, bo oni go nie tylko uczyli, ale oni go kształtowali, przekazywali mu wiedzę, w jaki sposób powinien postępować naukowiec, w jaki sposób ten naukowiec powinien zajmować się nauką, rozumieć ją, jak prowadzić badania, na co zwracać uwagę. Jeżeli chodzi właśnie o profesora Michała Szałfiejewa, on przygotował w jego pracowni pierwszą publikację o powietrzu otaczającym tężnie ciechocińskie. To też pokazuje kierunki, w jakim będzie Bujwid szedł później w swojej karierze zawodowej. No tutaj powietrze otaczające tężnie ciechocińskie, wpływ jego na układ oddechowy. Wiadomo, że później zajął się bardzo mocno gruźlicą. Badania higieniczne, badania mikrobiologiczne, to w pewien sposób się tutaj wiązało z jego przyszłymi zainteresowaniami naukowymi. Drugim z profesorów był profesor Henryk Hoyer, który stał się dla Bujwida wzorem badacza. To dzięki właśnie Hoyerowi Bujwid uzyskuje warsztat badacza, tak? Zapoznaje się z metodami badawczymi, z organizacją pracy laboratorium badawczego, ze sprawozdawczością, co później zobaczymy, że ta sprawozdawczość Bujwida z jego wszelkich wyjazdów, z jego wszelkich doświadczeń była robiona bardzo skrupulatnie i wiązało się to z tym, że Bujwid dzięki tej skrupulatności mógł tą swoją wiedzę bardzo mocno i w bardzo szerokim zakresie przekazywać innym, bo on też różnił się od wielu, wielu badaczy, że nie zachowywał tej wiedzy dla siebie. Jego zdobycze, jego informacje, które pozyskiwał, on pozyskiwał je po to, żeby przekazać je dalszym pokoleniom uczonych czy dalszym lekarzom, żeby ta wiedza, te informacje, te innowacje, które on wprowadzał, działała w służbie zdrowia i w służbie ochrony zdrowia publicznego, bo myślę, że tak ogólnie jego działalność możemy powiedzieć określić jako ochronę właśnie zdrowia publicznego. Kolejnym z mentorów był profesor Dušan Lambl, odkrywca pełzaka Lamblia. U tegoż profesora zajmował się badaniem pwociny w chorobach dróg oddechowych. I zobaczcie, że od samego początku i u wszystkich profesorów ta jego dążność naukowa kierowała się w stronę właśnie chorób dróg oddechowych, a później mocno sfokusowała się na gruźlicy. I doktor Tytus Chałubiński, no to też mentor, który wspomagał Odo Bujwida w realizacji staży naukowych. Tytus Chałubiński jest znany też jako odkrywca dla turystyki, dla narciarstwa, dla turystyki górskiej
Zakopanego, tak? Także jeżeli Państwo będziecie w Zakopanem, to oczywiście będziecie wiedzieli o tym, że dr Tytus Chałubiński był tą osobą, która między innymi rozpropagowała Zakopane wśród całej Rzeszy Polaków. Natomiast dla Bujwida no, był wsparciem pozyskiwaniu funduszy na wyjazdy, na naukę, na dokształcanie się. I to dokształcanie się w najlepszych ośrodkach, ówcześnie najlepszych ośrodkach i badawczych, i akademickich świata, dzięki czemu profesor Bujwid mógł z kolei przywozić najnowsze zdobycze medycyny, najnowsze zdobycze diagnostyki laboratoryjnej do Polski. W trakcie studiów zaczyna publikować w czasopismach światowych, na przykład taką publikację rozprawa o alkaloidach występujących w ślinie ludzkiej opublikował w czasopiśmie ogólnoświatowym wówczas Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie i ta praca otworzyła mu w zasadzie możliwość odbycia staży naukowych, jak to powiedzielibyśmy w dzisiejszej nomenklaturze, w wielu znamienitych uczonych ówczesnego czasu. Na roku piątym, czyli jeszcze jako student, pisze rozprawę Mikroskopia i mikrochemia plwociny w chorobach dróg oddechowych. Rok 1886, no bo to w tym roku właśnie pisał tą rozprawę, to były też lata, pierwsze lata mikrobiologii lekarskiej. Kilka lat wcześniej profesor Robert Koch odkrył bakterie, tak, bakterie gruźlicy konkretnie i rozpoczął nowy etap w naukach lekarskich, a mianowicie etap mikrobiologii lekarskiej. Poznał czynniki etiologiczne wielu chorób. I tutaj Bujwid wchodzi w ten nurt nowości, pisze mikroskopię i mikrochemię plwociny w chorobach dróg oddechowych. I ta książka, ten skrypt stworzony przez studenta roku piątego staje się oficjalnym podręcznikiem dla lekarzy i studentów. Natomiast Bujwid w uznaniu swojej pracy otrzymuje złoty medal macierzystej uczelni przyznawany dla najlepszych autorów prac, może nawet nie tyle popularyzujących, ile prac naukowych, mówiących o nowościach, o nowych odkryciach w zakresie medycyny. Po opublikowaniu tej rozprawy, bo w styczniu 1886 roku otrzymuje upragniony dyplom lekarza, ale zanim otrzymał ten dyplom lekarza, zaczyna jeździć właśnie na wspomniane staże naukowe. Dzięki temu, że Bujwid pisał i publikował w czasopismach niemieckich, czasopismach prowadzonych przez Virchowa, mógł dostać się na szkolenie do Roberta Kocha na 6-tygodniowy kurs bakteriologii. Ta bakteriologia, jak mówiłem, była wtedy w powijakach. No, 1882 rok odkrycia prądka gruźlicy, a 1885 rok Bujwid jest już w Berlinie i w Instytucie Roberta Kocha odbywa staż. Zapoznaje się z organizacją pracy w pracowni bakteriologicznej, co było zupełnym nowum. Tak? Metody pracy, metody hodowlane, metody identyfikacji bakterii, obchodzenia się z tymi bakteriami, to było zupełnie coś nowego. Koch doprowadza do pewnego, no powiedzmy, do pewnej doskonałości to całe postępowanie, do tego stopnia, że ponad 100 lat później my nadal korzystamy z bardzo podobnych technik w mikrobiologii. Tak? W związku z powyższym Bujwid uzyskuje informacje z pierwszego źródła. Ten kurs staje się początkiem fascynacji. On wiedział, że chce się zajmować problemami właśnie związanymi z układem oddechowym, natomiast po kursie u Kocha zaczyna się fascynować mikrobiologią, wykorzystaniem tej mikrobiologii w medycynie, w higienie i w weterynarii. O weterynarii nie zapomina. Dostanie się wówczas do Instytutu Roberta
Kocha, no graniczyło z cudem. Tutaj bardzo dużą rolę odegrał właśnie wspomniany wcześniej dr Tytus Chałubiński, który zorganizował fundusze na możliwość odbycia tego kursu. Mój wid był na tyle sprawnym uczonym, ale też skrupulatnym uczonym, że wszystko, co widział, zapisywał. I powstały podręczniki jego dotyczące, pierwsze podręczniki w Polsce mikrobiologii lekarskiej, ale zauważcie, tutaj jest akurat strona tytułowa takiej rozprawki, takiego sprawozdania z pracowni Roberta Kocha, sprawozdanie z podróży naukowej właśnie finansowanej przez kasę doktora Mianowskiego. Tu w tym sprawozdaniu Bujwit opisał w zasadzie dzień po dniu, a w zasadzie wykład po wykładzie i ćwiczenia po ćwiczeniach, wszystkie rzeczy, które tam były wykonywane. Ta praca jest dostępna w formie PDF-u, w formie skanu na platformie polona.pl, także zachęcam Państwa do zapoznania się z tym. Ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, można się w zasadzie przenieść w koniec wieku XIX do XIX-wiecznej pracowni mikrobiologicznej i to do najlepszej pracowni mikrobiologicznej ówczesnego świata, mianowicie do pracowni Roberta Kocha. On nie poprzestał na tym stażu naukowym tylko i wyłącznie u Kocha. Pojawił się u Ludwika Pastera w roku 1886, czyli 2 miesiące po otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, jedzie do Paryża też dzięki wsparciu kasy Mianowskiego i dzięki wsparciu doktora Tytusa Chałubińskiego, wyjeżdża do Paryża, do Pastera na szkolenie z zakresu również bakteriologii. Można powiedzieć, że zarówno Koch, jak i Paster ukształtowali i nadali kierunek przyszłej pracy naukowej Bujwida. Natomiast pamiętajcie też o tym, że Bujwid nie był takim bezkrytycznym naśladowcem tych dwóch wspaniałych i topowych uczonych. Tak? No, myślę, że gdybyśmy brali wszystkich 100 największych uczonych z całego okresu funkcjonowania, nazwijmy to, ludzkości, to zarówno Pasteur i Koch w tej setce by się znaleźli. No, sam pobyt u Pastera rozpoczął się niezbyt fortunnie, bo jak to bywa wśród znanych naukowców, nie zawsze darzyli się sympatią. Oni oczywiście z uznaniem odnosili się do swoich odkryć, natomiast każdy był indywidualnością. Ponieważ wcześniej Bujwid był u Kocha na tym szkoleniu, nabrał pewnych manier, pewnych metod związanych z pracą w laboratorium Kocha. I Pasteur, który zauważył, że Bujwid wykorzystuje te metody, no był bardzo niezadowolony. Doszło wręcz do sytuacji, w której chciał wyrzucić go ze szkolenia prowadzącego, które było prowadzone w Paryżu. No, całe szczęście nie doszło do tego. Bujwid uratował się tym, że pozwolił się zaszczepić szczepionką przeciwko wściekliźnie, którą stworzył Pasteur. No i ta jego zaciętość, ta jego chęć współpracy z uczonym, no, delikatnie osłabiła tą początkową niechęć Pasteura, a w późniejszym czasie doszło do tego, że z Pasteurem utrzymywali bardzo serdeczne, bardzo bliskie kontakty i można powiedzieć, że były to kontakty przyjacielskie. Zresztą z Kochem również, w związku z czym tutaj trzeba powiedzieć, że Bujwid potrafił znaleźć balans między jednym a drugim wybitnym naukowcem. Proszę Państwa, ja miałem okazję poznać wnuka profesora Bujwida, no już wówczas ponad 90-letniego staruszka, bo to był początek XXI wieku, początek lat 2000 albo końcówka lat wieku XX, który zaprosił mnie do mieszkania, do dawnego mieszkania, do dawnej kamienicy profesora Bujwita na ulicy Lubicz 34 w Krakowie, gdzie prowadził swojego rodzaju muzeum profesora właśnie Bujwida.
I w trakcie rozmowy ten przemiły staruszek powiedział mi, że przyniesie mi coś, coś mi pokaże. I przyniósł mi, proszę Państwa, listy własnoręcznie pisane przez Roberta Kocha i przez Ludwika Pastera. I to, drodzy Państwo, no jest to wrażenie, jeżeli trzymamy coś skreślone własną ręką przez tak wybitnych naukowców, tak wybitnych przedstawicieli nie tylko nauk medycznych, ale w ogóle świata naukowego, biorąc pod uwagę ogół, tak? Bo ta dwójka uratowała wiele, wiele istnień ludzkich. Ich odkrycia uratowały wiele istnień ludzkich. Sam Buivit zresztą sam powiedział, że byłem przecież towarzyszem pracy tak wielkich odkrywców jak Koch i Pasteur. Nie dostąpił tego zaszczytu żaden Polak. To ja przecież ich naukę w Polsce spopularyzowałem i wprowadziłem na praktyczne tory. Nie do końca to jest prawda, że nie dostąpił zaszczytu na współpracy z Kochem i Pasteurem żaden Polak, bo kilku Polaków było, było nawet kilku lekarzy weterynarii, którzy między innymi z Pasteurem współpracowali, ale na pewno nie współpracowali na tym poziomie, co profesor Odo Buivit. Na pewno żaden Polak nie dostąpił zaszczytu współpracy na niwie naukowej, wprowadzając czy modyfikując preparaty stworzone przez zarówno Kocha, jak i Pasteura. Buivit miał to szczęście. I przechodzimy, proszę Państwa, do tej części pierwszy w Polsce. Wymieniłem tylko najważniejsze jego odkrycia, czy może nawet nie tyle odkrycia, ile aktywności jego, które spowodowały, że był w pewnych dziedzinach pierwszy w Polsce. Po pierwsze, z końcem 1885 roku, czyli już po pobycie w Berlinie w Instytucie Kocha, otwiera w Warszawie pierwszą pracownię bakteriologiczną. Ta pracownia mieściła się przy ulicy Wilczej 12 w Warszawie. Rok później, po pobycie z kolei u Pasteura, otworzył pierwszą na świecie, poza Paryżem, czyli drugą na świecie można powiedzieć, ale pierwszą na świecie poza pracownią paryską Pasteura, stację szczepień przeciwko wodowstrętowi, czyli przeciwko wściekliźnie. Nam teraz wydaje się, że te szczepienia przeciwko wściekliźnie to jest rzecz normalna, bo to już jest rzecz normalna. Szczepimy psy, to jest jedyne obowiązkowe szczepienie psów w Polsce, właśnie szczepienie przeciwko wściekliźnie. W momencie, kiedy zdarzy się, że my zostaniemy pokąsani przez zwierzę wściekłe, czy mieliśmy kontakt ze zwierzęciem wściekłym, możemy się sami zaszczepić przeciwko tej wściekliźnie. Proszę Państwa, to jest wszystko odkrycie Pasteura, natomiast musicie mieć świadomość, że Buivit był drugim w świecie, który rozpoczął takie szczepienia wśród ludności cywilnej, że poza Paryżem pierwsza stacja szczepień przeciwwściekliznowych powstaje właśnie na tej wspomnianej wcześniej ulicy Wilczej 12 w Warszawie już w roku 1886. Te szczepienia przeciw wodowstrętowi były bardzo ważne, bo ta wścieklizna jest dalej chorobą śmiertelną, na to nie ma lekarstwa. Tutaj jedynie szczepienia ograniczają rozprzestrzenianie się wścieklizny i ograniczają śmiertelność wśród osób, które na przykład były pogryzione przez wściekłe zwierzęta. Rok później, bo w 1887, i zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest cały czas chwilę po tym, jak on ukończył studia, tak? Czyli 2 lata po ukończeniu studiów publikuje pierwszy podręcznik bakteriologii lekarskiej, 5 odczytów o bakteriach. On też jest dostępny na wspomnianym przeze mnie wcześniej portalu polona.pl i te 5 odczytów o bakteriach w wielu kolejnych wydaniach, oczywiście uzupełniane, staje się pierwszym podręcznikiem mikrobiologii i bakteriologii lekarskiej. W roku 1890 tworzy niezależnie od Kocha płyn służący do diagnostyki gruźlicy. Koch oczywiście zrobił to trochę wcześniej, natomiast nie chciał za bardzo przekazać receptury wykonania tego płynu,
I Buivit wykonał to sam metodą prób i błędów. Miał być to płyn, który miał leczyć gruźlicę. No niestety okazało się, że płyn nie leczy gruźlicę, wręcz przeciwnie, podawany osobom chorym na gruźlicę czasami zaostrza proces chorobowy. Natomiast okazało się, że to jest doskonały preparat stosowany jako środek diagnostyczny, czyli monitorujący, czy ktoś już miał kontakt z prątkiem gruźlicy, czy ktoś jest chory na gruźlicę. I Buivit nazywa ten preparat tuberkuliną. I tutaj mówiłem Państwu o tym liście Kocha, który mi pokazywał wnuk profesora Buivida. To właśnie w tym liście profesor Koch informuje Buivida, że przyjmuje jego nazwę dla tego preparatu, bo wcześniej ten preparat nazywano kochiną. No tak mało, przynajmniej z polskiego, mało przyjaźnie brzmiąca nazwa. Natomiast Buivit nazwał ten preparat tuberkuliną i ta tuberkulina została, ta nazwa została przyjęta przez Kocha i co więcej, została przyjęta przez całe środowisko lekarskie na świecie. Natomiast miał Buivit jeszcze jeden wielką zasługę dla zdrowia publicznego. Otóż w oparciu o wzory zachodnie otworzył w Warszawie stację miejską do badania żywności i artykułów codziennego użytku. Przede wszystkim chodziło tutaj o badanie bakteriologiczne, bo on za Kochem oczywiście stwierdził, za Kochem czy za Pasterem, bo Paster przecież stworzył też metodę unieszkodliwiania czy konserwacji żywności nazwaną pasteryzacją, tak, później. Za Pasterem i za Kochem stwierdził, że ograniczenie liczby bakterii może doprowadzić do ograniczenia liczby zachorowań, szczególnie na choroby przewodu pokarmowego. W związku z czym te badania bakteriologiczne zarówno środków pożywczych, ale przede wszystkim wody doprowadziły do znacznego spadku zachorowań na choroby właśnie przenoszone drogą pokarmową. Doprowadził do powstania oczyszczalni, do powstania stacji uzdatniania wody w wodociągach warszawskich, które właśnie pod koniec XIX wieku powstawały. W roku 1894 sporządził surowicę przeciwbłonniczą. Rok 1894 był też bardzo istotnym z punktu widzenia pracy Buivida jako przemysłowca, ponieważ to właśnie wtedy zorganizował dwa zakłady wytwarzania surowic i szczepionek i stał się tym samym pionierem produkcji biopreparatów na ziemiach Polski. A w roku 1899, to przynajmniej no tak mi się udało w trakcie moich badań dowieść, że to był rok 1899, być może było to troszeczkę wcześniej, a tak jak mówiłem, publikacja jest zawsze tym momentem, kiedy ustalamy, że coś się zaczęło. W roku 1899 rozpoczął wytwarzanie surowic i szczepionek dla zwierząt, co było początkiem polskiego przemysłu weterynaryjnego i bioweterynaryjnego, bo to była pierwsza firma, która w sposób przemysłowy zaczęła produkować leki czy biopreparaty faktycznie lecznicze, a nie uzupełniające pewne niedobory czy mieszanki ziołowe. To były typowe preparaty lecznicze w definicji, którą znamy dzisiaj. Czyli rok 1899 z punktu widzenia weterynaryjnego jest bardzo istotny, bo to jest początek polskiego przemysłu weterynaryjnego i bioweterynaryjnego. Jako naukowiec, drodzy Państwo, Buivit dał się poznać jako bardzo płodny naukowiec. Napisał 386 prac. 386 prac w tych czasach, kiedy faktycznie tych wydawnictw było niewiele, kiedy proces wydawniczy był trudny do przejścia, no, budzi ogromny szacunek. Nawet w dzisiejszych czasach osoby z tak dużym dorobkiem naukowym, no, można powiedzieć, można szukać ze świecą,
A biorąc pod uwagę to, jaki był ciężar gatunkowy tych prac, które wykonywał Buyvid, no to tym bardziej jeszcze pokazuje jego geniusz, jego chęć, powiedzmy, niesienia tej, wznoszenia tej nauki na wyższe poziomy. Z punktu widzenia zatrudnienia, no pamiętacie, kończy studia w 1886, w roku 1889 zostaje pierwszym kierownikiem Warszawskiej Miejskiej Pracowni Higienicznej. Ona oczywiście powstała na bazie jego pracowni mikrobiologicznej, ale trwa to tylko 2 lata, bo w 1891 wyjeżdża do Odessy, tworzy tam stację bakteriologiczną, ale on wiedział doskonale, że w Odessie nie będzie, nie zagrzeje długo miejsca. Jadąc tam, wiedział, że wybiera się tam tylko dla zorganizowania tej stacji bakteriologicznej, wyszkolenia swoich następców, ponieważ jego celem i pewnym marzeniem było objęcie stanowiska profesora higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, co staje się 13 kwietnia 1893 roku. Zostaje wtedy mianowany profesorem nadzwyczajnym. Nie jest to dobrze przyjęte przez władze uczelni, ponieważ on staje się tym profesorem na mocy dekretu cesarskiego. No, wiadomo, były pewne tarcia wtedy w związku z naszą niepodległością, tak, że no, był to jednak zaborca i zaborca mianuje go tym profesorem, w związku z czym nie był zbyt wielkim szacunkiem no, obdarzany przez innych z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale to powiedzmy nie przeszkodziło mu funkcjonować, nie przeszkodziło mu tworzyć naukę na najwyższym poziomie. Obok wykładów z higieny przemyca, tak troszeczkę tylnymi drzwiami, ćwiczenia z higieny i bakteriologii dla studentów Wydziału Lekarskiego, dzięki czemu no, ci studenci zdecydowanie lepiej mogli poznać specyfikę chorób bakteryjnych czy etiologię niektórych z chorób. W zakresie jego badań, tak jak już Państwu wspominałem, była higiena, była bakteriologia, było badanie i zwalczanie wścieklizny u ludzi i zwierząt. To była jedna z głównych jego gałęzi badawczych. Gruźlica u ludzi i bydła to była druga taka główny cel jego badań. Zajmował się też tężcem, czerwonką, metodami przygotowania surowic i szczepionek, no i serodiagnostyką, czyli takimi nowoczesnymi, jak na owe czasy, technikami badawczymi. Tutaj po prawej stronie widzicie Państwo zdjęcie pracowni mikrobiologicznej. To jest akurat pracownia mikrobiologiczna z Muzeum Roberta Kocha, ale bardzo podobnie urządzona pracownia mikrobiologiczna była również właśnie na ulicy Lubit 34 w Krakowie. Tak jak mówiłem, z punktu widzenia weterynaryjnego, dwie rzeczy nas szczególnie interesują w działalności Buivida. Mianowicie wścieklizna i gruźlica. Ponieważ ja zajmuję się tą drugą gruźlicą, to więcej Państwu opowiem pewnie o gruźlicy i o wkładzie Buivida w badanie gruźlicy jako zoonozy. On wskazał, ponieważ na początku sam Koch, nawet nie to, że nie był pewny, on był pewny, że gruźlica nie przenosi się między zwierzętami a ludźmi. Jednak Buivid był innego zdania. Wykazał przypadki zakażenia się prątkiem gruźlicy znajdującym się w mleku krów chorych, czyli wykazał, że mleko krów chorych może być niebezpieczne dla ludzi, może być czynnikiem zakaźnym u ludzi. W związku z powyższym stwierdził, że warto byłoby popracować nad wyeliminowaniem tego czynnika zakaźnego, czy ograniczeniem tego czynnika zakaźnego i brakiem transmisji
zarazka czy bakterii z ludzi, ze zwierząt na ludzi. Choroba w ówczesnych czasach, proszę Państwa, dotyczyła 20% populacji. Czyli był to ogromny problem. To był dużo większy problem społeczny niż w tej chwili mamy problem związany z pandemią. 20% ludzi było chorych na gruźlicę. Transmisją tej gruźlicy zajmowały się między innymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, czyli mleko, czyli mięso. I Bujwid zauważył, że jedyną skuteczną metodą ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, zarówno wśród ludzi, ale przede wszystkim wśród zwierząt, bo o tej jego skutecznej metodzie możemy mówić tylko u zwierząt, jest eliminacja sztuk zakażonych i przeznaczenie zwierząt chorych na gruźlicę na rzeź. Żadne leczenie, żadna izolacja nie odegra tutaj dobrej roli. Nie wszyscy, proszę Państwa, wierzyli mu w to. Do tego stopnia nie wierzono w to, że tak naprawdę te jego obserwacje wprowadzono w życie dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto faktyczną i taką planową akcję zwalczania gruźlicy bydła. On pokazał praktycznie, że jednak te jego metody są dobre, bo on współpracował, czy w zasadzie w majątku Czudec koło Rzeszowa, który należał do zięcia Bujwida, gruźlica występowała u krów w 75%. W 75% 3/4, proszę Państwa, stada miało gruźlicę. Czyli 3/4 stada było potencjalnym roznosicielem prątka gruźlicy nie tylko na inne zwierzęta, ale także na ludzi. W ciągu 2 lat poprzez właśnie eliminację, poprzez stosowanie tuberkulinizacji i tuberkuliny ograniczył występowanie tej gruźlicy do 5%. Ja przeprowadzałem badania dotyczące gruźlicy, czy historii gruźlicy u zwierząt w Polsce. Trzeba powiedzieć, że w okresie międzywojennym, oczywiście, czy w okresie między XIX wiekiem a do roku 1939, odsetek tego bydła gruźliczego był bardzo różny, ale spokojnie myślę, że nie będzie to żadnym nadużyciem, jeżeli powiemy, że około połowa bydła była bydłem reagującym dodatnio na tuberkulinę, czyli takim, które mogło zakażać ludzi. Czyli te badania nad gruźlicą to było centrum jego działania. Tak? To były na pewno w centralnej części jego działania naukowego. Wiadomo, mówiłem, że nie był zbyt lubiany przez naukowców krakowskich. No między innymi dlatego, że też się w jakiś sposób odnajdywał w armii cesarsko-królewskiej, tak? W roku 1914 Wiedeńskie Ministerstwo Spraw Wojskowych powołuje go na lekarza wojskowego w randze pułkownika, tworzy laboratorium epidemiczne dla twierdzy Kraków i ma obowiązek produkcji, dostarczania szczepionek przeciwko cholerze i durowi dla wojskowych. Ale, drodzy Państwo, to, że on służył w CK Armii, nie znaczy, że nie był patriotą. To on po powstaniu Legionów Polskich nawiązuje bliski kontakt z dowództwem tych Legionów. W swojej nieruchomości, już wspomnianym przeze mnie budynku przy ulicy Lubicz 34, tworzy pierwszy szpitalik legionowy i między innymi szczepionki, które tworzy dla armii austro-węgierskiej, przekazuje też Polakom, ludności cywilnej i polskim legionistom. Dzięki temu, że pracował dla cesarsko-królewskiej armii, mógł wyreklamować z wojska wielu wybitnych uczonych. Wielu wybitnych polskich uczonych nie poszło dalej na wojnę. Tak? Między innymi Rudolf Weigel, to jest w ogóle
osoba, która no warta byłaby też pewnie poświęcenia osobnego wykładu jej. Austriak, który no, z wyboru został Polakiem, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla i dwukrotnie nie dostał tej Nagrody Nobla z przyczyn, nazwijmy to, politycznych. Po pierwsze dlatego, że był najpierw, że nie chciał się przyznać, że nie jest Polakiem, a po drugie dlatego, że w trakcie no, wojny wydawało się, że kolaboruje z Niemcami, tak, a było zupełnie inaczej, bo oczywiście prawda nie jest zawsze czarno-biała. Wyreklamował z wojska Władysława Szefera, późniejszego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Grochmalickiego, Jana Grochmalickiego, profesora, rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo profesora Bujwida po prawej stronie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a w tej gromadce dzieci, pierwszy z lewej, jest wnuk pana profesora Bujwida, z którym właśnie ja miałem okazję się spotkać. On właśnie opowiadał o tych spotkaniach z marszałkiem Piłsudskim. Także widzicie, że no, patriotyzmu raczej profesorowi nie można odmówić, skoro no, był szanowany przez no, twórcę polskiej państwowości. Tak? To macie zdjęcie, drodzy Państwo, bramy właśnie na ulicy Lubicz 34 w Krakowie. Tutaj się mieściło i pracownia bakteriologiczna, i jego firma, która produkowała leki zarówno ludzkie, jak i przeznaczone dla weterynarii. W roku 1920, po licznych utarczkach z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, przechodzi w stan spoczynku i poza dorywczą pracą poświęca się przede wszystkim zakładowi produkcji surowic i szczepionek i działalności społecznej. W tymże roku 1920 regularnie zaczyna pracować dla Armii Polskiej. Armia Polska no, po wojnie z bolszewikami była no, w dość złym stanie, dodatkowo panowały choroby zakaźne w Armii Polskiej, szczególnie czerwonka dotykała bardzo mocno wojsko, dlatego on zaczął, czyli Bujwid, zaczął produkcję surowicy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, ale także organizuje dział higieny przy Wojskowej Szkole Sanitarnej i przez 2 lata prowadzi tam wykłady z zakresu bakteriologii, dzięki czemu tworzy kadry mikrobiologii wojskowej, tworzy kadry dla, powiedzmy, nadzoru nad zdrowotnością polskiej armii. Tutaj macie Państwo zdjęcie z zakładów właśnie przy Lubicz 34, zdjęcie, na którym pokazano, w jaki sposób konfekcjonowano surowice i szczepionki. Ten zakład, tak jak mówiłem, już działał pod koniec XIX wieku. Firma miała 2 miejsca funkcjonowania, mianowicie Kraków i Czasław. To jest taki majątek właśnie niedaleko Krakowa. W Krakowie prowadzono hodowle bakteryjne, konfekcjonowano te surowice, szczepionki. Było tam, mieściło się tam laboratorium, w którym badano czystość tych preparatów, badano miano tych preparatów, czyli nazwijmy to tak dość powszechnie i tak kolokwialnie moc tych preparatów. Natomiast w Czasławiu urządzono stajnie, które mogły pomieścić nawet do 120 koni, które były używane do produkcji właśnie z tychże surowic. Szczepiono konie odpowiednio przygotowanymi kulturami, pozyskiwano od nich krew, uzyskiwano surowicę, którą później wykorzystywano do celów, między innymi celów weterynaryjnych. Tutaj Państwo widzicie właśnie pierwsze ogłoszenie, czy pierwszą reklamę w przeglądzie weterynarskim z roku 1899 roku. Zakład bakteriologiczny, jeszcze wtedy przy Zakładzie Higieny Uniwersytetu Jagiellońskiego, produkuje tuberkulinę, maleinę
i surowicę przeciwtęstową. Tuberkulina, czyli środek służący do rozpoznawania gruźlicy u bydła, maleina, środek służący do rozpoznawania nosacizny u koni i surowicę przeciwtęstową do celów zapobiegawczych przy zranieniach, szczególnie u koni. Tutaj macie Państwo reklamę z kalendarza farmaceutycznego z 1928 roku odnośnie surowic. No to już akurat surowice i krowianka ospowa, szczepionka tworzona na potrzeby medycyny ludzkiej. Ten proces produkcyjny w ogóle wszystkich rzeczy czy tych preparatów trwał około 4 do 5 miesięcy. Wówczas u zwierząt, u koni osiągano największe miano przeciwciał i taką krew wówczas pobierano do jałowych naczyń, przewożono do zakładu krakowskiego i tam stworzono surowice i szczepionki. Firma w ogóle znajdowała się pod stałą kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a później Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Ten nadzór polegał na badaniu jałowości, na badaniu miana przeciwciał. Na początku te badania wykonywano w Wiedniu, a później w Zakładzie Higieny w Krakowie. Zresztą, proszę Państwa, jakbyśmy sobie przeanalizowali prawodawstwo okresu międzywojennego, to jest cała grupa rozporządzeń ministra zdrowia publicznego mówiących o badaniu surowic i szczepionek, które odnoszą się wyłącznie do zakładu profesora Odo Bujwida. Czyli można powiedzieć, że te preparaty, które produkował Bujwid, były preparatami bezpiecznymi, bo one były pod stałą kontrolą państwową. To, że Bujwid zajmował się nie tylko, proszę Państwa, nauką, nie tylko przemysłem, ale także działalnością społeczną, no pokazuje nam, jak był barwną postacią. Mówiłem, że w dzieciństwie doświadczył alkoholizmu swoich rodziców, w związku z czym był przez całe swoje życie propagatorem zdrowego stylu życia. Był propagatorem abstynencji, nie palił, lubił sport, tak? Zresztą tutaj akurat w krakowskim środowisku było to wtedy bardzo modne. Bardzo czynnie, łącznie ze swoją żoną Kazimierą, uczestniczył w kierunku emancypacji, w kierunku równouprawnienia kobiet. On utrzymywał bardzo ścisłe kontakty z Marią Curie-Skłodowską, która zresztą z nim razem prowadziła wykłady dla właśnie kobiet. Jego żona tworzyła latający uniwersytet dla kobiet. Ponadto był propagatorem języka stworzonego przez polskiego lekarza Zamenhofa i był właśnie esperantystą, był przewodniczącym Światowego Stowarzyszenia Esperantystów, pisał w tym języku, uważał, że społeczeństwu, nauce czy ludziom potrzebny jest ponadnarodowy język, którym wszyscy mogliby się porozumiewać. No w tej chwili mamy język angielski i tym językiem się porozumiewamy, natomiast idea tutaj była, żeby stworzyć z Esperanto taki język międzynarodowy. Szanowni Państwo, Bujwid żył do 1942 roku, zmarł w święta Bożego Narodzenia roku 1942. Już jako sędziwy starzec do końca był czynny, i zawodowo, i do końca pisał. Pisał pamiętnik, który zakończył dzień przed swoją śmiercią. Jasność umysłu zachowywał cały czas. Jego zakłady funkcjonowały do ostatnich jego dni, a nawet przeżyły swego twórcę, bo w roku 1945 zostały włączone do zakładów Biomet w Krakowie. Jeszcze w roku 1945 w medycynie weterynaryjnej ukazała się reklama zakładów profesora Odo Bujwida.
No ale proszę zobaczyć, jaki on był głodny sukcesów dalszych i dalszej działalności. Na jednej z ostatnich kartek swojego pamiętnika napisał takie zdanie. Jednak życia nie zmarnowałem. Udało mi się lepiej niż niejednemu z mego otoczenia. Przeżyłem wiele i dożyłem tak późnego wieku i mogę patrzeć jeszcze na to, co inni po mnie robią i jak się rozwijają sprawy, które ukochałem. Tylko żal, że nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. Proszę Państwa, jakbyście przeczytali te pamiętniki profesora Bujwida, do czego zachęcam, pamiętniki Osamotnienie, tak się nazywa ta książka, ten pamiętnik tak został zatytułowany, Osamotnienie po stracie jego ukochanej żony, to zauważylibyście, że jest świadom, że Bujwid jest świadom tego, czego dokonał, ale cały czas ma też świadomość tego, ile rzeczy mu się nie udało w życiu jeszcze dokonać, ile jeszcze chciał zrobić. Profesor Odo Bujwid, proszę Państwa, odszedł spokojnie właśnie w święta Bożego Narodzenia roku 1942, chyba z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dzięki właśnie profesorowi Bujwidowi mamy do czynienia w tej chwili z polskim przemysłem bioweterynaryjnym. Oczywiście on był jednym z twórców, nie jedynym, ale jednym z twórców, ale dzięki profesorowi Bujwidowi bardzo szybko polska mikrobiologia weszła na poziom najwyższy, na poziom światowy. I w zasadzie wszyscy, którzy w tej chwili funkcjonują w zakresie mikrobiologii, w zakresie higieny, w zakresie ochrony zdrowia publicznego, jak Państwo widzicie, ja jestem reprezentantem Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, my wszyscy możemy uważać profesora Odo Bujwida za prekursora tych działań i za takiego naszego ojca, czy dziadka, czy pradziadka naukowego naszej obecnej aktywności. Wykład pokazujący konkretnego człowieka z krwi i kości, jego dokonania, pokazuje, że te wszystkie działania naukowe, te wszystkie działania akademickie, uniwersyteckie nie miałyby możliwości funkcjonowania, czy nie miałyby możliwości rozwoju bez wkładu pracy wybitnych jednostek. A taką jednostką był profesor Odo Bujwid.